Ile czasu to panom zajmie, bo wieczorem zaprosiliśmy znajomych na grilla? Dzisiaj pani nie da rady. Proszę? Zrobić, dlatego że nie damy rady. I co powiedzieli? Najważniejszego, że dzisiaj na tym grillu się nic nie upieczy, bo musi zastygnąć klej i zaprawa. To by pani popękało wszystko. Zaprawa w ogóle nie. Budowla. Zaświeciło dla nas, Krzysiek, słońce. Dobrze, a jeszcze takie pytanie. Niech mi panowie powiedzą, ile to będzie kosztowało? Nie, tak myślę, żeby ładna gniówka była. Z 800 przylądowych. 400 i dniówka ładna. Licząc na doskonałe wykonanie, z radością zgadzamy się na takie wynagrodzenie. O dobra, robię zaprawę, blisko kontra. Dobra. Dobra. A oni są naprawdę leciwi już, a ile mają werwy? Prawie 12 na ten. 12 na 25. No. Na razie liczę tego. Mierzą sobie chłopaki, działają, widzę, nie opierdzielają się, nie robią przerw na papierosa, na jedzenie, na kawę. Jeszcze jest, jest. Dobra, już. Nie ma co gadać, znają się na robocie. Poczekaj, najpierw rozłożę. Zaraz położymy się wszyscy te boże. Zobacz, patrz, siach, patrz. Kielenka, cyk. Łoteczek. Ci panowie, jako pierwsi, robią według mojej filozofii. Najpierw robią podest. Cały podest, a nie tylko obrzeże. Tak jak pozostałe.